Cześć moi kochani, witajcie w nowym vlogu. Witajcie w nowym vlogu. Ja tutaj sobie siedzę, właśnie nagrałam dla Was projekt demko. Po to, żeby przed świętami, przed nowym rokiem powyrzucać stare śmieci i już ich nie mieć. Założyłam sobie bluzkę, którą uwielbiam. Jeszcze jakiś czas temu w cyckach miałam ją bardzo spiętą, a teraz już, o proszę bardzo, można funkcjonować, być może dobry stanik, nie wiem. Mam swój pentagramik, rozpuściłam włosy, troszeczkę się umalowałam. Patrzę cały czas w podgląd i najważniejsze, co zrobiłam, to sobie zrobiłam taki tutaj troszeczkę tło, żeby mogła w wygodny sposób nawet do vlogów sobie porozmawiać do Was przy łóżku, dlatego że wiecie, ustawienie kamery w tak małym domku nie jest sprawą zupełnie łatwą, więc tutaj się posiłkuję jak gdyby, ale tak, ściągnęłam kable, których nie widać, postawiłam sobie świeczuszki, postawiłam sobie puszkę świąteczną, tak po prostu, żeby była świątecznie, dlaczego nie, i mówię, będzie to fajnie wyglądało. Tu z tyłu mam jeszcze poduszkę, taką z sercem, ale widzę, że ją świetnie zasłaniam, natomiast myślę, że właśnie takie fajne dosyć tło sobie zrobiłam. Aha, tu postawiłam. No, nie jest najgorsze. Wydaje się przestrzennie, a tak naprawdę tu Was dotknę ręką i tu dotknę ręką, sorry, 1,5 metra. Nie, nawet nie. No, ale w każdym razie kombinuję, bo ten nowy aparat jest panoramiczny. Wreszcie nie siedzę tak w aparacie. Nie, kamera była ustawiona tak i tak byłam. Była jakaś tragedia po prostu. A teraz po prostu tu mogę manipulować, mogę wszystko zrobić i mogę normalnie jak człowiek porozmawiać. Także jestem przeszczęśliwa. Ja wybieram się do mojego brata na urodziny, ale jeszcze wcześniej pokażę Wam, co do mnie przez ten czas przyszło, bo już dawno z takimi rzeczami się nie odzywałam. Mam przed sobą te rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Przede wszystkim przyszedł do mnie jednorożcowy krem do rąk. Nie można nie kochać takiego jednorożcowego kremu do rąk, nieprawdaż? Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Pudełko najważniejsze. Ile jednorożców! Zobaczcie. Mandarinu. Zobaczymy, słuchajcie. Ładnie pachnie, jak ciasteczko z pomarańczy. I jest mięciutki, jak kołderka i poduszka. Także... O, jak pachnie, o, jak pachnie świątecznie. Ojejejeja, naprawdę, bardzo fajny krem do rąk. Kichanie. Operator na takiej chińskiej stronie zamówił dla mnie trzy rzeczy, dwie już przyszły, to Wam pokażę. AliExpress, no nie AliExpress, Wish. Pierwszy mamy taki choker, który jest lekko takim gotyckim wydźwięku, bardzo mi się podoba. Może nawet dzisiaj do tego dużego dekoltu sobie go założę, chociaż ja to jestem z tych, co się lekko duszą. Jest naprawdę ładny, śliczna koronka. I do tego bardzo ciekawej jakości bransoletka. Oni biżuterię to tam mają dobrą, z pierścionkiem. Myślę, że jak będę robiła program Sylwestra, a tam widać moje ręce przede wszystkim, to sobie mogę taką bransoletę zapodać, tak mi się wydaje. Why not? Czemu nie? Także tak, takie dwie rzeczy muszę sobie wrzucić do biżuterii. I dostałam od szalonej Katarzyny korale, bardziej zestaw domowy z muszli. Bardzo ładnie wyglądają. Prawda, że śliczne? Też mi się podobają. Muszelki. Superaste. Dostałam i chciałam serdecznie podziękować od pani Ciotuli i Zuli, trzech króli po prostu. Bo to są trzej królowie rewelacyjni, piękne, super. To taka pierwsza rzecz. Będę musiała nowe pudełko zapodać na nowy rok. Od
Joanny B. Życzę Ci dużo zdrowia i wspaniałych chwil w te święta, zwłaszcza zasłużonego odpoczynku. Dziękuję za to, że jesteś i za wszystko, co robisz dla nas jednorożców. Pozdrawiam Cię plutko. I taką śliczną Merry Christmas kartkę dostałam. Ta kartka jeszcze oczywiście powędruje w pudełko na rok 2017. Kiedyś przez lata nie mogłam zapełnić jednego pudełka, ale odkąd mam Was, a Wy mnie, to mi się pudełeczka z kartkami zapełniają. I wesołych świąt mam również od jednorożca Eli z synem Wojtkiem, buziaki. I właśnie taką świąteczną 3D, tutaj wystaje, karteczkę. I jeszcze dostałam wraz z prezentem od mojej mamy karteczkę taką. Mama co roku daje. Tak mam. List intencyjny to tutaj. Dostałam do konkursu od Iskierki zapalniczkę. Łap mi tu. Okej, mamy to. Jeszcze ten. Nie wiem, czy ją trzeba napełnić, czy ja jestem jakaś dziwna. Chłop przyjdzie, to może mi to rozbroi, bo... Iskrę ma. Okej. Trochę techniki i człowiek dziki. Cała ja. Oraz od Magicznych Wrót dostałam w takim pudełeczku. Pudełeczko bardzo fajne. Życzymy Wam zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz udanego Sylwestra. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zespół Portalu Magiczne Wrota. Ja ich kocham, bo oni co roku wysyłają. Ja powinnam tam zacząć siedzieć, ale nie mam kiedy. Dostałam pierniczki. Miód wielokwiatowy. Taki maleńki. Słoiczki się potem na maści rytualne przydadzą. I miód rzepakowy, chętnie porównam, oraz herbatkę Smaki Afryki. Mieszanka herbat na bazie herbaty czarnej, liściastej cejlońskiej z płatkami bławatka, słonecznika. Owoce ananasa i papai tworzą słodką nutę herbacianą, co wpływa na niepowtarzalny smak herbaty. Taste of Africa. Proszę, czyli takie rzeczy. Pudełeczko bardzo mi się podoba. Na razie to ja je sobie tak położę, jak jest. Takie przeszklone, bym powiedziała. No fajne, takie jak do ciast mogą być, nie? Super. Także takie rzeczy dostałam i chciałam Wam pokazać.